Siema Wam, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj taka prezentacja nowego nabytku. Pokażę Wam, co kupiłem. Jest to przetrząsacz, no naklejka już trochę zdarta, firmy Fella. Model gdzieś tu był z tyłu napisany. TH540D Hydro. Takie oto cudeńko, żem kupił. Drogo i niedrogo zapłaciłem, w zależności kogo pytać o zdanie. Trochę z początku o nim opowiem. Co tu ciekawego jest w tym drzemie. No, zobaczcie, palce są jeszcze na tych karuzelach składanych, wszystkie w oryginale. Kiedyś to robili porządnie, nie? A dzisiaj jak kupicie, to się palce szybko łamią. Koła są balonóweczki, piękne, szerokie. Wieżyczka jest dziwnie zrobiona, bardzo dziwnie. W porównaniu oczywiście do klasa, bo patrzyłem kupić klasa, no ale klas, ceny to są takie, że koło 10 może by coś sensownego znalazł, a może i nie. No, szukałem klasa, kupiłem Fellę. Taka mi się trafiła, obejrzałem ją na placu, bo w sumie nie wiedziałem, że jadę ją oglądać, tylko pojechałem do handlarza zobaczyć, co tam ma na placu. A że stała na placu, no to się ją obejrzało i się ją kupiło. Bo w sumie każdy kto przychodzi, kto przyjeżdża na podwórze i zobaczy ten przetrząsacz, to pierwsze co sprawdza, no to tutaj kółeczko i góra, dół. Widzicie? Trochę ręką trzęsę. Ale tu prawie jest, no, minimalny luz. Tak się sprawdza, czy jest wybita. No bo tutaj koła, no, najbardziej na tych nierównościach na łące dostają. Drugim miejscem, gdzie się sprawdza luz, no to tu są tutaj te miejsca. Jak się sprawdza, przez tutaj popychamy i pociągamy. Też nie ma dużego luzu, wam powiem. Czyli wybita nie będzie. Co chciałem powiedzieć? Z tego co zauważyłem na placu, no i tutaj, no to jest to koło w którymś miejscu podgięte, właściwie mocowanie tego koła, bo ono jest trochę w tę stronę podcięte od dołem, ale to tam taki drobiazg, który można szybko zrobić. Też. Tutaj krzyżaki w nowszych, no to już są takie, jak to się nazywa profesjonalnie, koła palcowe czy coś takiego. Że się to fajnie można złożyć i dalej to będzie pracowało. No, na krzyżakach niestety to nie pracuje, no ale tutaj właśnie nie widać, żeby z tej strony było wybite. Z drugiej wam powiem, na którymś wałeczku ma chyba minimalny luz. Trzeba to będzie, ale to już po rozłożeniu na tym górnym wałku. Nie wiem, czy się klin coś wyrobił, czy coś. No ale jak już rozłożę, to tą pokryweczkę podniosę sobie do góry. Tu jeszcze muszę skleić. No to wtedy będzie to widać. Przed pracą to muszę przesmarować. Wałeczek w komplecie był. W cenie dorzucony. Jeszcze muszę takie tu zabezpieczenia na czas transportu pokupić. Bo tu się, teraz wam tego, no, trochę wyciągnę. Tutaj pracuję te elementy. Jak się podniesie, no to tu się tworzy taka luka, to się zabezpiecza, żeby jak podskoczy, żeby się nie, no, żeby do góry nie podskakiwała i coś się nie oberwało. Będzie to zabezpieczenie to trzymało. Z ciekawszych rzeczy, no to ustawianie kół. Macie tutaj
ten element. Tu się za ten sznureczek się pociąga. Tu są trzy otwory do ustawiania. Sądzę, że się to będzie realizowało w ten sposób, że się to ciągnie, się podkręca koła w ciągniku, no i te powinny skręcić. Tak myślę, że tak to się będzie robiło. Jak będzie, to zobaczę, jak pójdzie to do pracy, w pracę. Rozkładanie. Co ciekawe, ja i jeszcze inna osoba, która tu u mnie na podwórzu oglądała, myśleliśmy, że ten siłownik służy do skręcania kół. No ale tak patrzę, że drugiego nie ma. Tak potem się rozglądam, że to jednak służy do rozkładania tego. Powiem wam, trochę dziwnie zrobione. No bo nie wiem, czy w klasie, jak jest dokładnie, nie pamiętam, czy są tutaj jeden siłownik, tutaj drugi, czy jest jeden na całości taki w tę stronę i to składa. No tutaj zrobili na takim właśnie ramieniu. I tutaj taki oto drążek idzie do jednego prawego, a tutaj, zaraz wam pokażę z tyłu, o, tutaj leci do drugiego ramienia. I no, punkty spalane, to już wam mówiłem, że trzeba przesmarować. I ciekawostką jest tu to, że jest rozłączana przekładnia, jak te ramiona są złożone. Czyli będzie można po drodze jeździć na włączonym wałku. Jakby czasami tylny tuls opuszczał, to jak pompa będzie pracowała, no to na bieżąco go będzie podnosiła. No, sprzęgiełko podobno też jest w tej przekładni. Wierzę na słowo handlarzowi, bo nie mam jak tego zweryfikować. Bym musiał przekładnię rozebrać albo poczytać w internetach o tym. No. I tutaj mamy taki zawór dławiący siłownik, żeby to nie spadło. Co się zastanawiam, to nad tym, no, bo te ramiona nie są idealnie w pionie, tylko trochę tak do środka złożone. Czy to jak odbezpieczę ten siłownik, czy się samoczynnie one opuszczą w dół? Że tym swoim ciężarem będą ciągły w stronę środka, a nie na zewnątrz i się nie będą chciały rozkładać. I będzie trzeba im jakoś pomóc, no ale to się zobaczy na polu. Ewentualnie zawsze można odbezpieczyć siłownik przy wjeździe na pole. Jak się ciągnik lekko bujnie w prawą, w lewą stronę, no to ramiona też powinny się rozłożyć. No ale jak to będzie, no to już zobaczę w polu. Też coś z tego nagram. Może też coś nagram, jak będę ją tutaj pierwszy raz rozkładał na podwórzu, smarował. Bo też muszę olej z węża, z siłownika spuścić, bo nie wiadomo, co tam jest. Też będzie trzeba poluzować. No i nie wiem, czy to jakimiś pasami tutaj nie przymocować. Czy czasami ten dławik jest dobrze ustawiony, żeby nie było tak, że ja odbezpieczę i to będzie się rozłoży z całą siłą. No, takie amortyzatory tu są. Ciekawe, czy to w ogóle działa. No, i zamówienia, myślę, to tyle by było. Co chciałem, to wam o niej chyba powiedziałem. Ostatnia rzecz, dlaczego ją kupiłem. Wcześniej brałem od kuzyna ręcznie rozkładaną, ale kuzyn ją sprzedał, kupił hydraulicznie rozkładaną, a on ma inny olej i nie chcę mieszać oleju, także ja musiałem tą kupić, bo nie miałbym czym pracować. A jeszcze ostatnią rzecz wam powiem, dlaczego chciałem na hydraulice tak, a nie rozkładaną ręcznie. Rozkładane ręcznie są dużo tańsze, nie? Ale jak zobaczcie jedną rzecz, tutaj macie stworzeń i to ramię wam pracuje tylko w tej płaszczyźnie, składa się, rozkłada.
a w składanych i rozkładanych ręcznie, no to to ramię musi zrobić taki obrót, żeby się rozłożyć oraz pracować góra-dół jeszcze. Czyli no wyobraź się sobie po tylu latach, że to może być lekko wyrobione, bo to ma jakiś tam kuli, to się musi trzymać, żeby się rozłożyło oraz pracowało jeszcze góra-dół końcem, nie? No i ostatnia kwestia w dzisiejszym filmie. Ile za nią zapłaciłem? Zapłaciłem za nią 7900. Uważam, że to dobra cena za ten stan. Jak wy uważacie, no to oceńcie w komentarzach. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Nie jest to pierwszy ani ostatni nabytek w tym roku. Będzie jeszcze tego więcej, różnych rzeczy. Także subskrybujcie kanał, jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tu macie playlistę, tu macie mój poprzedni nowy nabytek. Tutaj jakiś film wybrany dla was. No i co? Do następnego. Cześć!